No elo, elo. Wiecie co, widzowie, od pewnego czasu mam pewien problem. Mianowicie widzę, że mój kanał na YouTubie umiera i trzeba coś z tym zrobić. Wobec tego trzeba odnaleźć coś. Tylko co? Coś, co działało przez tyle czasu. Coś, co w przeszłości zadziałało i to zadziałało bardzo dobrze. Tylko co? O, to będzie dobre. Zakazane, zaginione odcinki bajek dla dzieci. Tylko w trochę innej formie. Wiecie co? Ostatnio, kiedy wyglądałem YouTube, odnalazłem gościa, który robi tier listy remake'ów zaginionych odcinków bajek dla dzieci i robi to naprawdę całkiem fajnie i to jest mega sztos format. Generalnie ziomek robi, tak jak wspomniałem, tier listy ze strony z tier listami, gdzie ktoś inny stworzył tier listę, gdzie jest kilka remake'ów różnych zakazanych odcinków, w sensie zaginionych odcinków bajek dla dzieci i jest to całkiem spoko temat tak w ogóle. Tak więc, jako już prawie 4 lata temu, co niektórym z was, zrobiłem dzieciństwo najpewniej swoją serią z zakazanych, zaginionych odcinków bajek dla dzieci i sobie też zrobiłem przynajmniej część dzieciństwa tym. Dzisiaj może powrócimy do tematu i zrobimy tier listę właśnie remake'ów jednego z zaginionych odcinków bajek dla dzieci, a będzie to... Nie wiem, czy powinienem wymawiać to słowo, ale Spiłbomas El Kalmara, czytaj Red Mist. I pozwólcie, że to właśnie jako Red Mist będę określał ten odcinek przez dużą część tego filmu, ponieważ wiecie, co YouTube może mi zrobić, jeżeli będę nadużywał słowa na S, czego bym nie chciał. Tak więc cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, w którym to powrócimy sobie do starych, dobrych, zaginionych odcinków bajek dla dzieci w trochę innej formie. Zapewne wielu z was kojarzy zaginiony odcinek, jakim był Amlaxofsiu Kalmara i najprościej mówiąc jest to po prostu kolejny, bardzo nieudany dzień w życiu z Kalmara, który w wyniku pewnych nieszczęśliwych wydarzeń kończy się jego samobójstwem w bardzo mroczny sposób. Odcinek oczywiście miał być zaginiony, miał być wyprodukowany przez Nickelodeon i stał się taką legendą miejską, tyle że był on dość fejkowy. Aczkolwiek nie przeszkodziło mu to w staniu się naprawdę bardzo, bardzo popularnym i zasadniczo do tej pory powstają jego rozmaite reinkarnacje, czytaj remake'i, którymi to właśnie dzisiaj się zajmiemy. Tak więc jeszcze nim zaczniemy, zostaw sumę na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem, ponieważ dobijemy 300 tysięcy do moich urodzin 19 kwietnia, wpadnij ponad to mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, serdecznie was tam zapraszam. Na TikToku dobijemy powoli 50 tysięcy, więc możecie mi jakoś wspomóc, a Instagramka pasowałoby jakoś ruszyć w końcu. Dobra, w takim razie tutaj mamy naszą tier listę i będziemy lecieć od najgorszego do najlepszego. Decent, to był średni, co nie? Jak widzicie, 18 osób to lubi, 8 to kocha, 3 ma z tego beczkę, 4 mówi, że jest... a 13 uważa, że to totalne gówno, ale zobaczmy. Tak więc na samym początku mamy tutaj totalny klasyczek, czyli pierwszą wersję tej pasty. Okej, zatem mamy tutaj oryginał, pojawił się on na YouTubie 8 lat temu i zdaje się, że jest to w ogóle jego pierwsza wersja, chyba jak najbardziej jest to ta pierwsza wersja właśnie, która pojawiła się najpewniej po zebraniu większej popularności przez samą pastę, tak więc wiecie... Ja zakładam i możemy... O kurde... Nie na wszystko okej, ale ziomek, czemu to jest takie ciche? Red Mist. Cisza. Czy jesteście gotowi? Tak jest, kapitanie. W ogóle całość ma tutaj nałożony taki mega dziwny filtr. Wszystko wydaje się takie rozmyte i w ogóle. Ale nice, nice. Dobra, to co jest mega gist w tym odcinku, to fakt, że autor wykorzystał tutaj pewne sceny z oryginalnej kreskówki i jakoś je tam poprzerabiał. Aczkolwiek bardzo mocno widać, że jest to takie średnio... poprzerabiane, ale okej, nie mówmy, że jest źle. Tak więc Kalmar podchodzi do drzwi, ponieważ ktoś zapukał i będzie to nic innego, albo nikt inny jak Scottish Fish, czy tam Scott Fish. The Red Mist is coming. Just let's go. Wow, wy też to widzieliście? Przez pierwsze 10 sekund filmu mamy tutaj totalną, absolutną ciszę, aczkolwiek nagle w 14 sekundzie mamy istny jumpscare, czyli śmiech SmashBoba. Tak jest, nastawiasz się, że będzie strasznie i nagle dostaniesz najgorszy, najstraszniejszy jumpscare, jaki mógłbyś w ogóle dostać, jakiego mógłbyś się spodziewać. Okej, wszyscy wybierają się na wielką sztukę z Kalmara, aczkolwiek ten jest dość poddenerwowany, jak widać. Tak jest, charakterystyczne, hiperrealistyczne, czerwone oczy. Jakże klasyczne dla tej pasty. Okej, tak więc po zakończonym koncercie widzimy Kalmara, który właśnie wybiera się do domu. Tylko, że nie wiem, czy on idzie, czy to tylko background się nagle tutaj zmienia. No ale okej, no nie przywalajmy się o byle co. I tak jest, ta sekwencja trwa 20 sekund. Potem przenosimy się do domu Kalmara, gdzie Kalmar przygnębiony siedzi na łóżku. Tak swoją drogą to jest mega charakterystyczne, trochę ikoniczne ujęcie. I ponownie trwa przez...
Bidutę. Jo, jakie to jest głośne. A jeszcze trochę się tego dzisiaj nasłuchamy. W każdym razie mam tutaj głowę z Kolmara, która pomalutku przybliża się do ekranu i powoli zalewa się łzami, aż w końcu jego oczy staną się hiperrealistyczne i czerwone. Nie mam pojęcia, jaki cel towarzyszył autorowi w dodaniu tego dźwięku tutaj, ale powiem tylko tyle, że za bardzo chyba tutaj nie pasuje. Coś pocze w tle? Dobra, teraz mamy najbardziej ikoniczne ujęcie w całej paście, mianowicie Skalmar stojący sobie z hiperrealistycznymi, nie mogę z tej nazwy, czerwonymi oczyma. Jest to, myślę, że trochę taki klasyk creepypasty sprzed tych 10-12 lat. No i w sumie to tyle, nie? Na przestrzeni kolejnych filmów wielokrotnie ten obrazek będzie przerabiany, ale to już za chwilę sami zobaczycie. Dobra, wszystko kończy się tą sceną, gdzie Skalmar trzyma wiadomo co w ręku, wiadomo w jakim celu, a końcówka jest dość makabryczna i nie pokażę wam jej tu. Dobra, w takim razie wróćmy do naszej tier listy i postawmy gdzieś oryginalnego Red Mista. The best, jak najbardziej. No nie, wiecie co, żartowałem. Myślę, że on jest taki okej. W sensie, wiecie o co chodzi, jakiś fan na podstawie creepypasty stworzył sobie właśnie coś takiego i to w sumie tyle. Jest to bardzo amatorskie, widać tutaj wiele niedociągnięć, więc myślę, że jest to takie okej, nie jest to złe, ale nie jest też średnie ani dobre. W takim wypadku możemy przenieść się do kolejnego filmu. Dobra, tak więc odnalazłem nasz drugi film na tej liście i znajduje się on na w kanale o jakże wymownej i oryginalnej nazwie Username 666. Jeszcze nie oglądałem wszystkiego, ale przyznam się, że coś tam widziałem. Yo, nareszcie, mamy otwarcie odcinka SpongeBoba, tego title carda z faktyczną muzyczką ze SpongeBoba, a nie ma tutaj tej dziwnej ciszy z poprzedniego filmu, więc mega nice, bo w sumie kto by robił zaginiony odcinek, który od samego początku wygląda jak coś bardzo niepokojącego. W sumie ten napis trochę tak wygląda, ale nie uprzedzajmy faktów. Stary, muszę coś z tymi włosami zrobić, bo mnie coś pogrzeje zaraz, o. Okej, tak więc wszystko zaczyna się rzutem kamery na domostwo SpongeBoba i jego słynną, legendarną wręcz ulicę. No dobra, ponownie mamy tutaj szoty z samej kreskówki, co niektóre wycięte sceny, tak więc będę musiał ostro to pociąć. Swoją drogą chciałem zauważyć, że ta wersja jest dużo krótsza od tamtej i widzimy to już właśnie w tym momencie. Nie było Scottish Fisha, a jest płynne przejście od razu do Skalmara grającego na scenie. Coś jest nie tak. Patrzcie na to, hiperrealistyczne oczy i w ogóle i ta morda SpongeBoba pomiędzy nim. SpongeBob zdenerwowany, jakby miał mu zaraz, no, wiadomo. Wow, cóż za efekty specjalne i jakże idealny montaż tego twórcy. Jak widzicie, tutaj Skalmar dostał butelką i tego nie ma chyba ani w oryginalnej paście, ani w żadnym innym z tego, co kojarzę, przynajmniej z tych, których oglądałem, a coś tam już widziałem. Mam przez to na myśli, że nigdzie indziej nie ma tego rzutu butelką, a tutaj został dodany. Zresztą zobaczcie, jak pięknie ten rzut wygląda. Dobra, a zatem zaczyna się. Skalmar siedzi na łóżku. Jego oczy powoli stają się zupełnie białe. On mruga tak co jakiś czas, ale dość, no, nieciekawie to wygląda. W każdym razie jego oczy stają się totalnie hiperrealistyczne, biało-czerwone. Yo, i zaczyna się ostry szum, a Skalmar zaczyna płakać. Okej, to jest naprawdę okropne i smutno się na to patrzy. Yo, z oczu Skalmara zaczyna lecieć krew, czego wam lepiej wolę nie pokazywać. Aczkolwiek pod koniec filmu pojawia się to, bardzo słynny obrazek, dodatkowo bardzo ładnie tutaj przerobiony różnymi filtrami. Wygląda to po prostu lepiej niż tam, nie jest takie statyczne. O nie. Cały film po mega drastycznej, okropnej, smutnej, przerażającej scenie kończy się jakby nigdy nic jednym z najbardziej standardowych standardowym outro, tak, ono nie jest standardowe, ale wiecie o co mi chodzi, dla SpongeBoba z bardzo przyjemną muzyczką, jakby wszystko było w porządku, jakby nigdy nic się tu nie stało. Okej, tak więc mamy to. On nie był bad. To było naprawdę w porządku zrobione. Naprawdę. Jeżeli tamten był okej, to ten będzie... Decent albo good. Dobra, za tą pomysłowość z flashbackami i za butelkę
dajemy mu good, bo był naprawdę spoko. Dobra, w takim razie polećmy sobie teraz już z trzecim filmem, który ma dość, no dość średnią miniaturkę, że tak powiem. I już na sam początek mówi mi, jaką jakość możemy tutaj spotkać. Dobra, tak więc muszę odnaleźć ten film w moich kartach w przeglądarce. A to będzie dość ciężkie. Jest zwycięstwo! Dobra, znalazłem go. Jest to SBSP, wiadomo co, tape, na kanale o znowu bardzo dźwięcznej nazwie. Squidward Jesus Official. Wow, możemy nawet to pobrać na Media Fire. Najsik, najsik. Okej. Dobra, wszystko znowu zaczyna się tak samo. Identyczna muzyczka, tylko trochę inny title card, który nadal wygląda dość prośnie. Czekam, naprawdę czekam, aż któraś z tych tier list będzie miała taki faktyczny SpongeBobowy opening. Dobra, tak więc wszystko zaczyna się standardowo. Zobaczmy, co będzie dalej. Po pierwsze, nie ma tutaj nałożonego żadnego ciekawego filtru, i co jest takie średnie, naprawdę. Okej. Ponownie hiperrealistyczne czerwone oczy i o, tutaj mamy Scottish Fisha, który nie pojawił się przez ten i jeszcze poprzedni materiał. Ciekawe czemu. Nagle mamy go tutaj, a nie pojawił się wcześniej, ale okej, nie przyczepiajmy się. Scottish Fish to jest taki nowy G-Man, nie? Kiedy oglądasz zaginione odcinki ze SpongeBoba, to Scottish Fish zawsze gdzieś tam będzie i będzie cię obserwował. Tak jak G-Man w Half-Life'ie. Dobra, ponownie mamy Skalmara siedzącego u siebie w pokoju. Skalmar Bruga. Tu się zaraz coś wydarzy, to mi się nie podoba. Naprawdę, to mi się bardzo nie podoba. Okej, Skalmar zaczyna płakać. Póki co, wszystko wygląda jakby to był taki trochę remake, albo jakby tamto było remake'iem tego, w sensie film numer 2 jest bardzo podobny do tego, co oglądamy teraz i I don't like that. Boże, co ja oglądam, ludzie? Ugh, to było chore gówno, to było totalne chore gówno. O Boże, nie podobało mi się to jakoś bardzo, myślę, że to jest bad, myślę, że to jest złe. No nie podobało mi się już, może i gościu jakoś chciał być kreatywny w tym, co zrobił tutaj, ale nie, to nie wyszło, ziomek, okej? To nie jest to nie jest to. Tak mi się wydaje, że to nie to. Dobra, w takim razie poszukujemy teraz czwartej rzeczy. Ale nie będę musiał tego poszukiwać zbyt długo i od razu mogę zrobić tak, bo wiadomo, jak będzie to wyglądać. Dobra, tak więc... Red Mist Retake. Okej, i to jest świetne. To jest naprawdę świetne. Ja widziałem ten filmik wcześniej, w ogóle czemu go nie polubiłem? Widziałem go już wcześniej, bo gdzieś tam mi się wyświetlił jakoś niedawno. Ten film powstawał 17 dni, więc to jest w ogóle inna liga, myślę, że w porównaniu do pozostałych. I ogólnie jest to kanał tego ziomka. To jest robienie jakby retake'ów jakichś starych creepypast albo właśnie zaginionych odcinków i to jest mega, mega git i podoba mi się to. Dobra, tak więc obejrzyjmy to, co mamy. Warning na początku. Zaginiony odcinek nie mógł zaczynać się od warningów, więc to po prostu pomińmy, wiecie? Red Mist. Jakaś ciężka, bardzo przygnębiająca muzyka. Dlaczego? Dobra, to co mega podoba mi się w przypadku tego filmu, to to, że mamy tutaj jakby pokaz slajdów, nie? Jakby są po prostu poszczególne klatki, a nie mamy tutaj dosłownych ujęć z samego SpongeBoba. Jakby z bajki, wiecie, o co chodzi. Okej, okay. Scottish Fish. Tak, powrócił. G-Man, Scottish Fish jest oficjalnie z nami ponownie. Please save us from the Red Mist. The fog is coming. Just as well. Proszę, uratuj nas przed czerwoną mgłą. Czerwona mgła nadchodzi. Nie, to nie może być prawda. To nie może być prawda. Widzimy tutaj, że ziomek odpowiadający za ten film już 5 miesięcy temu przewidział, że mgła nadejdzie. A według mojego shortsa miała nadejść 13 marca. I nie nadeszła, ale miejcie się na baczności, bo kiedy mgła nadejdzie, nikt z nas nie odejdzie. Nie wiem. The beginning. Okej, zniknął. Po prostu zniknął. No, i to by było na tyle chyba.
ogóle czemu on leży w piasku, a on na drzewie, czy tam na koralowcu. Ojojoj, mamy tutaj kolejny Demon de la Catalog. Horror analogowy, tylko tym razem ze SpongeBoba. Okej, okay, wszyscy wybierają się do Skalmara. Zobaczmy, jak będzie to wyglądać. Skalmar jest dość przestraszony. Wow, w ogóle to ma taki fajny klimacik, wam powiem. To mi się podoba naprawdę. Ladies and Gentlefish. Okej, okay. Skalmar, dziękuję publiczności za to, że przyszli tutaj do niego. Zobaczymy, co wydarzy się za chwilę. To było dość szybkie. Okej, okay, wszyscy wchodzą. To było dość szybkie. Okej, okay. Zatem Skalmar znajduje się w kompletnej ciemności i jest faktycznie smutny, przygnębiony. I Skalmar rzeczywiście wraca do domu tutaj, a nie mamy czegoś takiego. No, podoba mi się to. Okej. Okay. Skalmar idzie na górę. Skalmar kładzie się. O nie, mgła przyszła. The fog is coming się potwierdziło. Kiedy the fog is coming nadejdzie, kiedy nadejdzie mgła, o której mówił fejkowy Mr. Beast, to właśnie tak będzie to wyglądać, więc pamiętajcie, żebyście uważali na nadchodzącą mgłę, ponieważ the fog is coming. Kalmar budzi się w nocy. Zapewne dowiedział się, że the fog is coming od Mr. Beasta. Czerwone światło. Z okna. Oj, oj, oj. Oj. Ktoś tu jest zadowolony. Wow. Okej, okay, Skalmar jest przygnębiony, naprawdę przygnębiony. Coś jest nie tak. Coś jest tutaj bardzo nie tak. Okej, okay, mamy najsłynniejszy obraz spośród absolutnie wszystkich pas typu zaginione odcinki. I został tutaj przerobiony naprawdę świetnie i wygląda o niebo lepiej niż wcześniej. Naprawdę, super, super. Wow. Okej, okay, Skalmar jest przerażony, Skalmar upada. Wow. Czy to właśnie oni kryją się w nadchodzącej mgle? To wygląda dosłownie jak jakiś horror analogowy i za taki mega dobry. Super, super, no. Tutaj rozmowa z Patrykiem na temat odejścia z Kalmara. Nie było tego w oryginalnej paście. Fajnie, że jest to tutaj dodane. Okej, okay, koniec jest absolutnie przerażający. Nie wiem, czy to są te postaci z mgły, czy coś takiego, ale powiem wam, że mega mnie to przybiło, to co przez chwilę obejrzałem, ale tak jak mówię, wykonanie tego i w ogóle to czyni cały ten odcinek jako najgorszy, bo to absolutne gówno jest i nie powinniśmy tego oglądać. No dobra, żartuję. Jest najlepszy i nie ma podjazdu nic do niego. I myślę, że nic spośród całej reszty nie będzie miało. Dobra, teraz poszukajmy tego. Jakbym miał strzelać przez to logo Nickelodeona, które jest tak kulawo tutaj wklejone, myślę, że to będzie bad. Ale dobra, nie wydawałem żadnego osądu. Na zachętę dajmy to na the best, ale może być różnie, tak mi się coś wydaje. Wiecie, po czym to poznałem? Po najbardziej legendarnym programie do montowania na telefony, jaki kiedykolwiek istniał. Made with KineMaster. Ile ja filmów natrzaskałem w KineMasterze. Taki fun fact, cała pierwsza seria zaginionych odcinków Back dla dzieci ode mnie to był montaż w KineMasterze. Filmy o Siren Headzie był w KineMasterze montaż. Ogólnie Trevor Henderson, ten pierwszy w 2019 to był KineMaster. Nawet mój pierwszy film o Backroomsach był montowany w KineMasterze, ale ten z 2019 roku. No, niesamowite wam tak szczerze powiem. Dobra, tak więc zobaczmy ten masterpiece. To logo Nickelodeona w ogóle. Dobra, to może być dość różne, ale nie dawajmy jeszcze tutaj od razu czerwonej kartki. Wow, gdzie są pozostałe domki? A, tu jest, dobra, mam, dobra. Okej, to co jest dość średnie, to że ponownie mamy tutaj... Boże, jaki śmiech, stary. To co mi się nie podoba za bardzo, to to, że mamy ponownie klipy z kreskówki, więc będę musiał to trochę pociąć. Okej, okay, wszyscy idą ponownie do Skalmara na występ. Wow, był ten, był, jak mu jest, Scottfish był. Znowu nasz G-Man. Patrz to, Scottfish. Jacie. Zbliżenie na Scottfisha. A wiecie co to oznacza? Że the fog is coming, a dokładniej red fog, czytaj red mist is coming. Dobra, mam takie małe pytanko. Czy naprawdę nie było gorszego ujęcia pokazującego Skalmara siedzącego na łóżku? Naprawdę nie było nic gorszego? Te jego proste nogi, wyraz twarzy.
coś lepszego można by było znaleźć, ten napis Nickelodeonu tutaj. No nie pasuje i tyle. Dobra, on teraz będzie siedział 20 minut, teraz będzie płakał. Wow, dobra. Okej. Kojarzę te filtry z Kinemastera. Zdaje mi się, że je kojarzę. Wow, widzimy tutaj zmiany koloru oczu. Tęczowe oczy. Wow. Nawet taki geniusz jak ja nie wpadłby na coś takiego. Wow, jumpscare, to był jumpscare kolejny. Okej, i ponownie standardowe zakończenie. Dobra, to było mega słabe. Kusi the worst, kusi. I chyba ulegnę. Najgorszy póki co z nich wszystkich był. Zdaje się, że raczej nie powinno być już nic gorszego, ale zdaje się, że ten tutaj, jego mość może być gorszy. Dobra, tak więc teraz zostało nam to. To wygląda pięknie. I wydaje mi się, że może mi się to mega spodobać. Dobra, więc muszę to teraz znaleźć. Okej, mam. Wow. 2 miliony viewsa. A chłop ma prawie milion subskrypcji. Co to jest za gości w ogóle, bo nie kojarzę. Wow, dobra, to mnie ciekawi. To jest dziwne, ale może nie o tym dzisiaj. Dobra, zobaczmy w każdym razie to. Nie mamy intra i mamy mega dziką animację. Te drzwi bez klamki w ogóle. It's over. To koniec. Czy to ma jakiś głębszy związek z fabułą odcinka? Bo tak coś mi się wydaje. Poza tym ten skalwar, on wygląda dziwnie, jakby pochłonęła go mgła, która znajduje się za oknem. W ogóle czapeczka z kalmarka. No, ładny, ładny. O Boże, jaki... Ten dźwięk był ciężki dla moich uszu. Okej, SpongeBob jeszcze wygląda tak w miarę git. Ale co się stało z Patrykiem, gościu? I w ogóle, nie wiem czy widzicie, ale dookoła domku z Kalmara jest mgła. The fog is coming. SpongeBob, Patrick, keep it down. I need to practice for a concert I have tonight. Nie, no dobra. Głos Kalmara, okej. No, okej po prostu, ale głos SpongeBoba. W ogóle pojawiły mu się usta wreszcie i ogólnie otwór gębowy. No, ciekawie. Co tu się właśnie stało? Czy ktokolwiek normalny chodzi w ten sposób? Nie kumam tego. 3 godziny później. Dobra, mamy halę. To wygląda jak taki poziom backroomsów, ale nie wiem jaki. Odgłosy kroków, kiedy on dosłownie szura po parkiecie. Gościu, gdzie masz stopy? Widownie jest tutaj znacznie mniej. Ten pępek Patryka. Nigdy nie wywołuj Patryka rozgwiazdy o 3 w nocy challenge. W ogóle ryjce tych wszystkich pozostałych są jakieś takie dziwne. Okej, Skalmar schodzi ze sceny. Skalmar jest u siebie w pokoju. Tym razem wygląda to zupełnie inaczej. Okej. Super realistyczne czerwone oczy. Czy to jest ponownie remake tego ujęcia? No, wygląda gorzej, sporo gorzej. Okej, dobra, koniec. W takim razie, na ile możemy to ocenić? Było to spoko. Myślę, że good. Nie, przesada. Przesada. Średni. To było średnie. Mocno średnie mi się wydaje. Teraz lecimy sobie z tym. I to już wygląda... Strzelam, że to będzie średni film, jak mi się coś wydaje. Okej, dobra, mamy. Creepypasta Archives, Found Footage 7, 9 lat temu. To może być ciekawe. I gość ma ciekawy nick, dobra. Okej, czyli że wszystko jest animowane przez twórcę. Super, mega fajne, to już mi się podoba. Tu, dobra. Co tu robi ten budynek? Chyba go nie było w oryginale, nie wiem. W ogóle ten cień jakoś tak mi się nie podoba. W sensie jest niepokojący. Okej, jest klamka w drzwiach, tyle dobrego. Czemu tu się krew leje z obrazka? Nie podoba mi się to jakoś tak. Okej, dobra. Wszystko kumam. Zerwowany skarber patrzy przez okno. Czemu sporo ma czerwone oczy tak właściwie? Czy to coś sugeruje? Czyżby... A może nie. Hey SpongeBob, can you quiet down out there? Hi Squidward! Why don't you... Okej, takiego głosu SpongeBoba to się nie spodziewałem. Nie wiem co on tu powiedział, totalnie nie rozumiem co on powiedział, ale podoba mi się. Podoba mi się to naprawdę. Jak ktoś ogarnie co on tutaj powiedział, to niech napisze w komentarzach, bo sam nie wiem.
Okej, mamy występ. Hiperrealistyczne czerwone oczy. Bardzo, bardzo mroczne. Okej. Skalmar po ciężkim dniu pracy jest już u siebie na chacie. Teraz będzie tak leżał 10 minut znowu. Czemu w tle słyszę Mr. Incredible Becoming Uncanny, jeden z tego z tych dźwięków tutaj? A także czemu tam jest Suicide Notes Abbey? Czyżby wielki crossover? Łączone uniwersum? Zakazanych, zaginionych odcinków bajek dla dzieci? Wszystko stworzone przez Bondara z przeszłości. To on to wszystko zapoczątkował. Ja stworzyłem multiversum. Czy tam uniwersum. I to było dziwne. Myślę, że to jest bad. Słabiutko. No jakoś mi tak to nie siadło do końca, ale... Dobra, ale powiem wam tak, to... To będzie the best, to będzie absolutny the best, oglądałem to. Dobra, zobaczmy to. Dobra, wszystko zaczyna się dość standardowo, w tym samym miejscu co zazwyczaj. Czemu są jakby dwa inne rzuty kamery? Nie kumam. Now for some soothing sounds from Squidward's clarinet. Will you two knock it off? I have a concert to practice for. Okay. Czemu Sponge jest taki przesterowany w tych odcinkach, tych, które analizowaliśmy ostatnio, jakby... Nie kumam tematu. I'm scared. Prąd nie działa. The fog is coming. Okej, dobra, słabo. Czemu ziomek połączył dwa zupełnie inne odcinki? Czemu to jakby nie ma związku żadnego? Nagle tutaj mamy Skalmara bez ręki SpongeBoba. Gosiu, to się nie klei. Dobra. Nie było nawet Skalmara wracającego z buta do domu, nie było czerwonych oczu. Nie podoba mi się tutaj przejście w dźwięku. Jakiegoś gaina powinieneś użyć, ziomek. Dobra. Dobra, coraz słabsze są te filmy, coraz słabsze. To idzie coraz gorzej, wam powiem. The Words może być tylko jeden, ale mi się wydaje, że ten The Words był nawet lepszy, więc może zmieńmy trochę kolejność, ten The Words dajmy na bad i tutaj dajmy to, bo to było no bardzo słabiutkie. Mega dużo niedociągnięć moim zdaniem. Dobra, powstały nam dwie rzeczy, w tym jeden ultra klasyk, który... Co? On zbierał 4 miliony wyświetleń. Pokazałem Red Mist 10-latkowi. Dobra, mamy tutaj ziomka, który tutaj napisał bardzo ciekawy disclaimer, który myślę, że powinniśmy sobie teraz przeczytać, żeby poznać lore tego filmu, więc pozwólcie, że wam go przeczytam. Update. To nie są moje dzieci. Nie mam dzieci, mam 19 lat. Taśma nie jest prawdziwa. Red Mist nie jest prawdziwe. Przestańcie pytać, gdzie znalazłem taśmę. Okej. Pobrałem wideo online, kupiłem czystą kasetę VHS i zamieniłem ją w Red Mist, a teraz przynoszę ci to. Powodem, dla którego wciąż wspomniałem o Slendermanie, jest to, że potrzebowaliśmy powodu, aby to nagrać, tak, aby nie wiedział, że to żart. Powiedziałem mu, że do taśmy są dowody na istnienie Slendermana i że muszę to nagrać kamerą wideo. Nie reagował tak bardzo, jak myślałem, ale nadal dobrze się bawiliśmy. Update, nie sądziłem, że mój film stanie się tak popularny, a ostatnio otrzymuję pytania typu, gdzie znalazłem ten film i... Dobra, okej, za dużo lore jak na jeden raz. Oglądajmy film z 1 stycznia 2013 roku. To jest taki klasyk. Kiedyś korzystałem z tego w filmach, nie? Było to gdzieś tam wykorzystywane u mnie. Wiecie, z czym się to kojarzy? Tata, znów nie działa to wideo. Widzę, że ziomek jest totalnie niewzruszony tym, co widzi. Okej. Chłop się trochę zdziwił. To nie ma co ukrywać, jest zdziwiony mocno tym widokiem. Gdybym sam obejrzał to w wieku 10 lat, pewnie też byłbym wystraszony. Znaczy, jak miałem 10 lat, to już oglądałem takie rzeczy. Dobra, myślę, że nie ma co się tutaj za bardzo rozgadywać w tym konkretnym przypadku. To jest po prostu giga wielki klasyk, więc amazing, bo nic tutaj nie mamy. Dobra, mamy opublikowane na kanale The Red Mist. Dobra, ponownie bez twórców.
Okej, okay. Nie było hiperrealistycznych czerwonych oczu. Niesamowite. Czemu? Jak mogło ich nie być? Okej. Okay. Ten powrót jest spoko. Podoba mi się. Naprawdę jest... Jest G. Jest mega, mega G. Co tu się dzieje w ogóle? Okej, okay, ponownie to mega kijowe ujęcie z kalmara siedzącego na łóżku. Dobra, zaraz zacznie płakać. To znamy. Dobra, dalej wszystko idzie wedle standardowego scenariusza, ale... Czym są te dziwne dźwięki tutaj? Jakby ktoś tak niemile mówi. Dobra, zatem mamy ten ostatni film. On mi nie siedział jakoś mega. The Worst nie, bo The Worst może być jeden. The Best. Nie, bad. On jest słaby, zły. Nie podobał mi się. Myślę, że to by było na tyle. Tymczasem ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu do tego momentu. Zostaw suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, jeśli materiał ci się spodobał. Fajnie na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A my słyszymy się już w kolejnych materiałach. Miejmy nadzieję, że być może powstanie jeszcze druga część tego filmu. Tymczasem, tym razem z inną pastą czy coś, jeżeli będziecie chcieli oczywiście. Trzymajcie się, miłego, dziękuję wszystkim, mówił Osmondar. Siemano, cześć.